Dzień dobry Państwu, Marianowe Lato Imperium wita wszystkich dzisiaj elektrycznie. A dlaczego elektrycznie? Za chwilę się dowiemy. Jesteśmy w Muzeum Energetyki na terenie elektrowni Łaziska. Dojechać tu bardzo łatwo, oczywiście mając GPS-a w kieszeni, ale warto, bo po programie przyznacie mi Państwo rację. Myślę, że to, co zobaczycie tutaj i to, co ewentualnie moglibyście zobaczyć podczas różnych imprez organizowanych przez towarzystwo zajmujące się muzeum, przypomni Wam wszystkie stare lata, bo muzeum pokazuje eksponaty. Zaczynamy! Naszym przewodnikiem po muzeum będzie Adam Wilstal, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki. Jeśli możemy poprosić na samym początku, zanim zaczniemy oglądać wszystkie eksponaty, a może tylko ich część, bo jest tego tutaj za dużo, abyśmy zmieścili to w programie, może Pan powie, kiedy muzeum powstało i przez kogo jest prowadzone? 16 lat temu, równo w 2000 roku, zaczęliśmy zbierać różne eksponaty i po 16 latach mamy już ich ponad 6 tysięcy. Jest to trud włożony przez ludzi, przez pasjonatów. Nie mamy, że tak powiem, takich stałych pracowników. Każdy, kto chce, przyłącza się, robi co potrafi, co chce i na tej zasadzie to powstało i dalej funkcjonuje. Wiem, że prowadzicie również swoje działania jako organizatorzy imprez masowych, industriady i innych również. Industriada to jest święto szlaku zabytków techniki. Jesteśmy na tym szlaku, ważną funkcję spełniamy w tym szlaku, ale mamy też własne święto. Jest to święto światła. Nie było święto światła, jest u nas. 6 stycznia, święto Trzech Króli, mamy imprezę, która podkreśla wagę światła w naszym życiu. Drodzy Państwo, może nie wszyscy czują tą sprawę, ale oprócz kromki chleba, te parę kilowatów prądu w drutach jest dla nas ogromnie ważne. Poprosimy o pokazanie części ekspozycji. Tutaj mamy, za nami się znajduje wyłącznik na napięcie 6000 V. To jest napięcie ogromne, prąd ogromny płynie i bardzo trudno i załączyć i wyłączyć takie parametry. To się będzie odbywało w ten sposób. Załączyliśmy, a teraz wyłączymy, uwaga. To jest wyłącznik z zeszłego tysiąclecia. Ale jeszcze pracują takie wyłączniki w różnych starych rozdzielniach prądu. Tutaj mamy inną konstrukcję, też jest fajna, bo jest głośna. Załączyliśmy, wyłączamy. To są urządzenia elektromechaniczne, czyli więcej jest mechaniki w tej konstrukcji niż elektryki. Robi wrażenie, prawda? Jak w parowozie. Zapraszam dalej. Podchodzimy do gablotki, w której Państwo poznacie na pewno jakieś elementy. W domach nam się bardzo często coś tam pali i czuć kable i co wtedy? No, powinniśmy się nauczyć. Każda awaria powinna nas czegoś nauczyć. Tutaj mamy awarię domową. Suszarka, która się przegrzała. I jak tutaj przychodzą dzieci, najwięcej w muzeum odwiedzających to są klasy szkolne, że pokazujemy im, co trzeba wyłączyć, jak się wychodzi z domu. Wyłączyć trzeba te rzeczy, te urządzenia elektryczne, które mogą spowodować
pożar. Czyli zwiedzanie i jakaś tam nauka z tego wynikająca. Jasne, czyli muzeum pełni ogromną funkcję edukacyjną. Tak jest. Mamy tutaj takie tematy, które dzieci powinny, jak to się mówi, poza szkołą czegoś nauczyć. Przejdźmy do kolejnych eksponatów, już tych, które zainteresują osoby dorosłe. Tutaj mamy taką małą ekspozycję, jak powstaje prąd w elektrowni. Czyli elektrownia korzysta z węgla, który jest wydobywany w pobliskich kopalniach i ten węgiel jest u nas przetwarzany na energię elektryczną. Tutaj mamy model młyna, którym mielimy węgiel. Węgiel do nas przyjeżdża w postaci miału. Potrzebujemy coś jeszcze drobniejszego i musimy go zmielić. Jest problem z ilością. To są tysiące ton węgla, więc coś, co mieli nam te ilości węgla codziennie przez cały rok, przez wiele lat, musi być bardzo wytrzymałe i bardzo wydajne. I to jest właśnie model młyna, który zrobili uczniowie naszej szkoły, żeby mieć do procesu dydaktycznego, czyli jako pomoc naukową, szkolną. I to trafiło do nas i w tej chwili tysiące ludzi ogląda ten młyn. On tutaj jest eksponowany ponad 10 lat. To kilkadziesiąt tysięcy ludzi już to sobie oglądnęło. Normalnie takiego młyna nie pokazujemy. To nie jest ogromne, ciężkie i nie ma tego wycięcia, które obrazuje, co się w środku dzieje. W środku właśnie kręcą się kule, które mają w normalnym wymiarze metr średnicy i tonę wagi. Tam mamy taką prawdziwą kulę. Tak, tu zdaje się widać taką kulę z młyna, prawie jak armatnia kula. Ciekawy może być pokaz pracy tych rowerów. Do czego to służy? To są elektrownie mięśniowe. To jest do demonstracji, ile trzeba włożyć energii, żeby uzyskać 100 watów energii prądu elektrycznego, moc 100 watów. Trzeba się nieźle nakręcić, tak jakbyśmy jechali pod górę jeszcze z plecakiem i to jest dopiero 100 watów, proszę Państwa. I to 100 watów, co można zrobić mając 100 watów? Zapalić żarówkę 100-watową. 100-watową, ale czy to taka stacja, gdzie jest komputer, monitor, głośniki, drukarka i tak dalej, to jest za mało na 100 watów. A my dzisiaj jak się zajmujemy czymś, prawda, zostawiamy załączony komputer i zajmujemy się czymś innym. A gdybyśmy chcieli sami to robić, to jedna osoba by musiała kręcić, a druga by bardzo oszczędnie pracowała na klawiaturze. Czy może mnie pan podłączyć do tego urządzenia, abym naprodukował trochę kilowatów? Proszę bardzo, proszę siadać. Proszę jechać. O. I jeszcze nie załączyliśmy niczego. Klakson jest. I dwie żarówki, prawda? O, nie jest prosto. Spróbujemy jedną. O. Podeszliśmy do stanowiska bardzo edukacyjnego, proszę Państwa. Jeden z panów kręci korbką. Coś tu się kręci, coś tu się rusza. Cóż to za urządzenie? To jest właśnie jedno z historycznie najstarszych urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej. To jest elektryczność statyczna, wysokie napięcie, niewielka energia, na tyle niewielka, że jest bezpieczna do pokazów i do zabaw. No to jest akuratnie przejaw wysokiego napięcia, to są młynki Franklina. Czasami tutaj przeskakuje między tymi obracającymi się drucikami iskra. To jest właśnie wytwarzanie energii elektrycznej. Ale tej energii jest bardzo niewiele, dopiero musiały przyjść inne konstrukcje, żeby miała jakieś konkretne zastosowania. Ja zwykle jestem bardzo dociekliwy,
jako detektyw historii z innego programu, ale zapytam. My tutaj mamy to wszystko popodłączane drucikami. Przecież zanim powstały elektrownie i potrzeba produkowania drutów, kabli, nie było czegoś takiego. To czym dawni wynalazcy łączyli te swoje urządzenia? Łączyli po prostu rurami. Były rury, od tysięcy lat były używane do prowadzenia wody, do różnych innych celów, więc były proste odcinki rur zakończone kulami, bo wtedy akurat nie przy wysokich napięciach to się sprawdzało. Pierwszy elektromagnes, który został stworzony z drutu nieizolowanego. Nie było izolowanych drutów, no bo po co? Więc żeby zapewnić to, żeby się nie stykały te druty, twórca wykonał ten elektromagnes drutem pomalowanym lakierem do drewna, wielokrotnie pomalowanym do drewna, i w ten sposób rozpoczął w zasadzie to, o co pan pytał, czyli stosowanie drutów izolacji. Czyli tak wyglądały początki kabli. Przejdźmy do kolejnych eksponatów. Tutaj widzimy coś na wzór pracowni chemicznej. Może coś zademonstruje pan tutaj. W czym rzecz z tymi różnymi kolorowymi buteleczkami? Tutaj mamy butelkę, w której jest w tej chwili mieszanka palna. Gaz, który się pali, i spróbujemy go zapalić elektrycznie. Może detonator, niech pan przytrzyma, ciśnie pan przycisk. No. Proszę państwa, kazano mi nacisnąć ten guziczek. Nie wiem, jaką siłą eksploduje ta butelka i nie wiem, czy to nie będzie wykorzystane potem w domowej kuchni przed państwa ekranami. Znaleźliśmy się w kolejnym pomieszczeniu. Tu jest troszeczkę ciemno, ale prawdopodobnie o tę właśnie ciemność chodzi, bo będziemy świadkami wyładowań. To będą różne rodzaje wyładowań, a zaczynamy od iskier elektrycznych i dlatego to miejsce się nazywa iskrowisko. To sobie teraz poiskrzymy. Wyładowanie iskrowe. Co by było, gdybym tam włożył rękę do tej gabloty? No, zostałby pan porażony. Dlatego tutaj mamy siatkę, uziemnioną siatkę. Z tej strony siatki jest bezpiecznie. Ja tutaj wprowadzam dzieci, jest tutaj bezpiecznie. Ale można z bliska zobaczyć iskrę. 40 tysięcy voltów. No, w domu to trudno takie napięcie uzyskać. My jesteśmy na terenie elektrowni. Tutaj są znacznie wyższe napięcia. Pokażemy zaraz inne wyładowanie, mianowicie łuk elektryczny. To jest podobne zjawisko jak przy spawaniu elektrycznym. Tutaj mamy 20 tysięcy voltów i bardzo nieznaczny prąd. Niski prąd powoduje to, że łuk pali się bardzo ładnie, nie oślepia i nie topi elektrod. Przy spawaniu elektrycznym stosuje się duży prąd, który topi elektrody. Tam w tle zauważam coś jakby butelka. Cóż to takiego? To urządzenie? Doświadczenie jakieś? Proszę powiedzieć. To jest pokaz wyładowania elektrycznego po izolacji. Szkło, butelka akurat nie przez przypadek. Butelka to jest izolacja. Okazuje się, że po powierzchni izolacji przeskakują iskry. I te iskry są znacznie dłuższe niż w powietrzu by były. Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby żona mi takie coś zamontowała w barku. Może lepiej nie będzie oglądać tego programu. Butelka jest, dlatego jest z szampana, dlatego że szampan ma bardzo wytrzymałe szkło, ale wysokie napięcie radzi sobie nawet z tak
z tak wytrzymałym szkłem, to już jest trzecia butelka. Wysokie napięcie prędzej czy później przebija to szkło. Mamy też napięcia wyższe. Do tej pory mieliśmy 20 tysięcy, 40 tysięcy voltów, ale mamy jeszcze ponad 1 000 000 voltów. I ten pokaz specjalnie tutaj jest zaaranżowany, żeby pokazać, że przy tak wysokim napięciu nie trzeba dotykać ziemi, żeby zostać porażonym. Mamy tam za nami, jest powieszony manekin, który jest ubrany w specjalny strój do pracy pod napięciem. To jest strój, który zapewnia bezpieczeństwo. On jest wykonany z tkaniny, która zawiera druty i te druty stanowią klatkę Faradaya, ekran. Wewnątrz można się zbliżać do takiego napięcia. Ten manekin nie jest podłączony do ziemi. On jest zawieszony na izolacji i ja go będę tutaj za chwilę zachęcał do tego, żeby się zbliżył do tego naszego generatora. Ponad 1 000 000 voltów, powtórzę. Pan mówi właśnie 1 000 000 voltów. To napięcie co, błyskawicy? Błyskawice są bardziej energetyczne jeszcze, tam są dużo wyższe napięcia. Natomiast tutaj u nas nie rozwijamy takiej mocy, jak rozwija błyskawica. Prąd z pioruna może stopić przewodnik, my mamy bezpieczne energie. Uwaga. No, to jest pokaz mrożący krew w żyłach. Może i o to chodzi, żeby nabrać dystansu do energii elektrycznej, do urządzeń elektrycznych. Są tabliczki, na których jest napisane uwaga, nie zbliżać się, nie dotykać, ale to jest ostrzeżenie nieskuteczne, bo w tej chwili nie czytamy wszystkiego, prawda? Jest taka tendencja, że się po prostu nie czyta rzeczy, no bo to może być reklama. Od dzisiaj nie podchodzimy do tabliczek tego typu z kościotrupami, z różnymi ostrzeżeniami z daleka od energii elektrycznej. I to właśnie jest funkcja Muzeum Energetyki, że pokazuje i uczy. Cóż jeszcze ciekawego możemy zobaczyć w Muzeum Energetyki? Może Pan nas poprowadzi jeszcze w jakiś inny ciekawy zakątek? Mamy tutaj jeszcze kolekcję lamp rentgenowskich. Zapraszam. Przeszliśmy od Tomasza Edisona do pana Rentgena. Jakim sposobem rentgen doszedł do tego, że za pomocą energii elektrycznej skonstruował lampę wytwarzającą światło czy promienie prześwietlające nasze ciało? Może nie tylko, bo i przedmioty. No właśnie to, bawiąc się urządzeniami wysokiego napięcia, czyli elektrycznością statyczną, zauważył, że te lampy, które zasilały energią elektryczną, wytwarzały promieniowanie, którego do tej pory nie znano. I nazwał je promieniami X. Był tak skromny, że nazwał je promieniami X, a do dzisiaj nazywamy te promienie promieniami rentgena, od nazwiska wytwórcy, wynalazcy. I tutaj mamy właśnie pierwsze zdjęcie. Tak wyglądało pierwsze zdjęcie wykonane właśnie w jego pracowni. I to jest dłoń jego żony. My widzimy, że na tym zdjęciu jest pierścień, który miała na ręce. No, do dzisiaj się robi takie zdjęcia, jeżeli trzeba zdiagnozować dłoń. Natomiast wiadomo, że się ściąga wszelką biżuterię i inne ozdoby. Dzisiaj jest technologia jest tak popularna, że jest osobna dziedzina fotografii, czyli fotografia rentgenowska artystyczna. Tutaj mamy na przykład fotografię kwiatów, rentgenowskie fotografie kwiatów podkolorowane. To jest akuratnie tulipan. Są tak samo takie składanki. Tutaj mamy
rentgenogram uśmiechniętego DJ-a, czyli szczerzykły DJ, ma na uszach słuchawkę, ale ta słuchawka jest fotografowana osobno, mikrofon jest sfotografowany osobno i zgięta ręka, dlatego że do każdego zdjęcia jest potrzebna inna energia, jest potrzebna, czyli taka składanka i to jest fotografia rentgenowska artystyczna. Zastosowań promieniowania rentgenowskiego jest bardzo dużo i każde zastosowanie tworzy własny model lampy rentgenowskiej. Tutaj mamy właśnie zgromadzone różne modele lamp rentgenowskich. Tutaj akurat nie, to są lampy z mammografii. Z ciekawości zapytam, ile czasu upłynęło od momentu wynalezienia zjawiska prądu elektrycznego do momentu, kiedy rentgen znalazł nowe zastosowanie? Tutaj jest troszeczkę trudno powiedzieć, dlatego że energię elektryczną, którą on stosował, to była energia, ta, powiedzmy, laboratoryjna. Nie było to takie właśnie z gniazdka, z zasilania, z elektrowni. A takie zabawy, czyli takie badania prowadzono od lat, bo to jest elektryczność wytworzona w cewce indukcyjnej. Natomiast mogę powiedzieć, jak dawno jest stosowana. Niedawno obchodziliśmy stulecie lampy rentgenowskiej, czyli niecałe 100 lat, a dzisiaj wytwarza się promieniowanie rentgenowskie w lampach, które są mniejsze od palca. Także to jest technologia w dalszym ciągu używana. Drodzy Państwo, eksponatów w Muzeum Energetyki jest mnóstwo. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego Państwu pokazać, ale zapraszamy w to miejsce osobiście. Odwiedźcie Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych na terenie elektrowni Łaziska i wtedy Pan Przewodnik z całą pewnością wszystko Wam pokaże, ale nie myślcie sobie, że potrwa to tak jak program, pół godziny. Zarezerwujcie sobie tutaj co najmniej pół dnia. Bardzo dziękuję Panu za pokaz. Dziękuję i za do zobaczenia z telewizami Telewizji Imperium. Patrz, jak się to... No pali się tam.